Odcinek 10. Ja wiem, że ja za każdym razem powtarzam, że dawno nie było odcinka, ale jakoś tak nie miałam mocy sprawczej, żeby nagrywać. Ale tak stwierdziłam, no, że tak być nie może i trzeba te konie jednak trochę ogarnąć, żeby nie zostawać ze wszystkim na kolejny rok. I jest to wyzwanie z Toźrabiąt, które polega na tym, że z jednego konia klaczy mamy sobie 100 źrebaków, gdzie jest to lekko przeze mnie zmodyfikowane, bo ja mam z jednego, a osoba, u której to widziałam po raz pierwszy, to robi to trochę inaczej. No to nieważne, mówiłam o tym dużo, dużo wcześniej. I tak, mamy jakiś sklep jeździecki, a wcześniej były potworki, gdzie liczyłam na coś bardziej spółki. No nie było nic takiego niestety, te potworki były takie, wiecie, jak te pisanki. Znaczy, ja wiem, że ten sklep to działa jak te dzieciaki na Halloween, albo te takie na plaży, albo w sumie nie pamiętam, czy było coś takiego jeszcze, ale nie jest to mój ulubiony typ promocji, zabawy. Jakoś tak, nie wiem, no z jednej strony wolę, jak coś się dzieje, a z drugiej strony wolę, żeby to nie było takie zbyt angażujące, bo no, lenistwo czasem boli i no. Nie pamiętam, co się działo ostatnio, o czymś tam gadałam. Tu jest kangur. Chciałam pogadać o ograniczeniach wiekowych, bo jakiś czas temu na starą, bardzo, bardzo starą pastę zostało to nałożone z powodu, bo tak, przez 4 lata jakoś nikt się tym nie interesował. Każdy miał to gdzieś i jestem w pracy, dostaję maila, że o, to tam twój film coś tam nie spełnia tych. I ja tak byłam dość zaskoczona, bo jakby przez 4 lata film sobie był normalnie, nikogo to jakby w żaden sposób nie urządzało, nikomu to nie przeszkadzało, a tutaj nagle jakieś te, że to nie spełnia jakichś tam rzeczy i może być nieodpowiedni dla młodszych tam użytkowników, czy jakoś tak. No więc tak patrzę, czy tam fajnie o co chodzi, ale tam nie pada żaden wulgaryzm, żaden jakiś, nie wiem, tam też jakoś przemocy nawet nie ma. Nic się takiego nie dzieje, jakby wszystko jest w porządku, po prostu jakaś tam zwykła pasta, którą napisałam, bo miałam taką ochotę, a jest po prostu jako plus 18 i nie wiem, czy jest sens pisać odwołanie do tego, bo no nie wiem, nie miałam takiej sytuacji, znaczy raz miałam, ale to robiłam jakąś tam taką ranę, wiecie, coś a la zombie albo coś, no to co, spoko, to może być, ale jakaś tam opowieść, no ja nie wiem, może przez zdjęcie, gdzie jest laska we krwi, ale to też było 4 lata temu, to mogli to od razu dać, dlatego postanowiłam z dość dużym bólem zrobić tak słuchowiskiem tym tam post-apo moim, bo kurczę, nie chcę w jakiś sposób sobie zaszkodzić, nie? Bo w ogóle nie mam pojęcia, jak tam to działa. No ale kurczę, no przykro trochę, bo naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem nie dostałam też jakichś tam żadnych wyjaśnień, że co konkretnie jest nie tak, jakby nie wiem, że treść opowiadania, że drastyczne coś tam, no po prostu nic nie dostałam takiego. A tak, to bym mogła chociaż mniej więcej wiedzieć, co się dzieje, nie? Dlatego, jak już mówiłam, język mi się plącze, po prostu słuchowisko też będzie jako dla dorosłych, ale na Spotify'u będzie tak normalnie, nie? Bez ograniczeń ani niczego takiego. Więc mam nadzieję, że to jakoś tam ten problem rozwiąże, bo no kurde,
dość śmieszna sytuacja, bo no, pierwszy raz tak miałam z takim bardziej normalnym filmem. A to się okazało, że no jednak muszę trochę przystopować i po prostu dać się siamy i się wypchać, tak? Bo kurczę, bez powodu to zostało zrobione, także no fajnie. A właśnie byłam pewna, że to jest osłuchowisko, bo to ile tam pada przekleństw, ile tam jest przemocy, tego typu rzeczy i tak dalej, co to jest naprawdę... No, wiecie, takie dość brutalne. Tak bym powiedziała. Nie wiem, mogę się mylić. I do czego też chcę nawiązać? Ogólnie te takie narzucenia wiekowe, na przykład na tam Netflixie czy Amazonie, też są dość zabawne. Bo był sobie jakiś tam serial, no i tam w ciągu 40 paru minut sobie 3 razy padło przekleństwo i to już było klasyfikowane jako coś wulgarnego. Uciekaj mi z tym. Jako plus 16, bo wulgarny język, bo coś tam. Ja takie, jak to może być wulgarne? Albo lepiej, tam The Walking Dead World Beyond był jako plus 16, bo... Jest język nie taki, nie? Gdzie tam padło jasna cholera i chrzań się, także no ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Śmieszne to jest. Nie, w ogóle tego nie czaję w serialach. Tak całkowicie, całkowicie. Po pierwsze, no i tak my wszyscy wiemy, że te rzeczy oglądają osoby młodsze niż to jest tam narzucone. Więc po co? Takie też porównanie, jak już jesteśmy przy temacie trupów. To jest Arab, tak, żeby zapamiętać. No to zwykły TWD, zwykłe TWD i FIR. Jedno jest plus 18 ze względu na przemoc, a drugie tam na jakieś używki, język nie taki, no i sceny przemocy, gdzie tam tego aż tak dużo nie ma w normalnym, jest generalnie więcej, mi się wydaje. Znaczy, ja się mogę mylić, ale to jest tak dziwnie zrobione. Jakoś to może powinno być inaczej zrobione. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, nie znam się. Jest to... Czemu 3000? Jezus Maria! Ale... No, powiedzmy, że jakoś trzeba z tym żyć i robić dalej, nie? Zawsze mnie bawi, jak jest język i pada cholera albo coś takiego. To jest takie dziwne. Jakby to na podstawie tego mojego to powinno być plus 30 czy jak? Bo no naprawdę ja czasami... Idę w takie ostre rzeczy, że no, sami słyszeliście. Także to jest taka sytuacja i rozkmina. Jak ktoś wie na przykład czemu tak i na jakiej podstawie jest to oceniane, to może mi wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że te wszystkie platformy, no to one po swojemu, ale właśnie kurde, dlaczego? Dlaczego coś, co no, jest sobie nietknięte przez 4 lata, nagle dostaje taką mokrą ścierką po twarzy, bo jest złe, a coś, co faktycznie jest ostrzejsze, to nie, to spoko, to fajnie, bo to był zachód słońca, czy jakiś świeczka na tle, jako zdjęcie, niech mi to ktoś wytłumaczy, bo naprawdę nie rozumiem. No, ale bardzo zabawnie, przy okazji mogą tam się trochę pośmiać. Nie rozumiem czemu, ale nie wiem, czy będę pisać do tego odwołanie, czy to w ogóle jest sens, bo... No po co w sumie? Jakby też jak ktoś wie, to może mi napisać, czy jest sens, czy tego sensu nie ma.
to po prostu będę coś więcej wiedzieć. Też jak już byliśmy przy temacie seriali, to moim takim odkryciem tego roku, czego się też trochę spodziewałam, jest serial z uniwersum The Walking Dead, czyli wspomniany już jakiś czas temu World Beyond. Kiedy wy to oglądacie, to jest pewnie dawno po, ale ja to nagrywam dzień po tym, jak obejrzałam sobie dwa ostatnie odcinki z pierwszego sezonu i mam tak ostrego kaca po tym serialu, że no jest nie, że ciężko, ale po prostu bardzo mnie to tak zszokowało, powiedzmy. Nie wiem, jak to mam określić, po prostu był ciekawy. Fajnie to wyglądało. Bardzo ładnie to było zrobione wizualnie, ale nie będę mówić też za dużo, bo wiem, że część z was może to chcieć obejrzeć i po prostu nie będę robić spoilerów ani niczego takiego. Po prostu był fajny, ładny wizualnie, ciekawe postaci, fajne zwroty akcji i naprawdę ja bym tam i żałowałam, że był tylko jeden odcinek na tydzień, bo gdyby tak to wrzucili, jak robi Netflix, że jest coś nowego, to bum, wszystkie odcinki naraz, to bym to obejrzała chyba w jeden dzień, bo to było tak zrobione, że naprawdę, no, nie wiem, po prostu do tej pory mam kaca poserialowego i nie mogę się nadziwić, jak można coś zrobić tak fajnie. Tak, i to jest moment, kiedy ja straciłam wątek, a jest dopiero początek odcinka, także całkiem ciekawie. Już jesteś tak stara, że nie wiem, do kiedy ty w ogóle pociągniesz. Tak, już 29 razy. Mam nadzieję dobić. W ogóle chcę to skończyć w tym roku, więc poza tym, że no pasty, to będę nagrywać też Hoffse, nie? W sobie w grudniu mam taką nadzieję i tam to wrzucać no po kalendarzu adwentowym, bo tak będzie takie coś. Co prawda z pastami i nie wiem, czy wrzucać też słuchowisko jako jakby pastę, czy jako ten, ale po prostu codziennie od 1 do 24 grudnia będzie film. I będziemy sobie odliczać razem do świąt w taki sposób, jakby no jak ja robię od początku kanału, czyli to będzie piąty raz już chyba? Jakoś tak. Tak mi się wydaje, że tak to właśnie było, tylko muszę sobie nagrać pasty, bo mam dwie takie chyba bez błędów i jedną muszę zmontować. Muszę zmontować taką, którą nam nagrywam z kimś i to jest takie naprawdę no ciężko, mi się bardzo nie chce montować takich rzeczy. No ale wiadomo, nie? Można coś zawsze fajnego zrobić w tym grudniu, licząc na to, że nie wydarzy się nic, co mogłoby zrujnować ten rok jeszcze bardziej. Więc to już jest jakby takie potwierdzone, że będzie coś takiego. Może dam ci tą orchideę. Że będzie coś takiego i po prostu, no mam tam na dwa dni, więc może nawet dzisiaj uda mi się nagrać, pomontować i trochę wrzucić. No i też zaczęłam montować słuchowisko, trzeci rozdział pierwszego sezonu. Bardzo mi to opornie idzie, ale pisanie mi idzie trochę lepiej, jestem na trzecim sezonie, więc w ogóle patrzcie, ile ja mam tego kwiatka tutaj. Nie mam pojęcia skąd. Wyrzuciłam się sama z wątku. Słuchowisko, tak. Piszę sobie to tak dość powoli. Mam nadzieję, że napiszę to jakoś tak, no w grudniu to na pewno nie. Jakby nie dam rady napisać wszystkiego do końca roku. Mów trochę wolniej. Ale to zobaczymy. Bardzo bym chciała, bo to pochłania naprawdę, naprawdę dużo czasu i o matko, sporo zajmuje, nawet nie pisanie, po prostu samo nagrywanie i sam montaż, bo to w ogóle będzie jakaś masakra. Powiem wam tak,
Mam dwa rozdziały. Jeden ma słów 10 tysięcy, drugi ma 15. I jestem bardzo ciekawa, jak mi to wszystko wejdzie, bo ja mam takie coś, że jak trochę długo mówię, na przykład czytam, no i ogólnie tak mówię, czytam cokolwiek, to męczy mi się głos. I potem już jest taka totalna chrypa i szukam sobie idealnego sposobu na montowanie. I nagrywanie w sumie też. Bo generalnie chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. I bardzo, bardzo kombinuję, żeby po prostu to było... wiecie... Czas, nie? Jak najwięcej i jak najmniejszej ilości czasu. No, powiedzmy, że jako tako wychodzi. No, tylko najwłaśnie z tym głosem to jest średnio, bo... No... Mi się męczy głos, ja potem tego nie mogę nagrywać. I to jest takie... Właśnie prawie skończyłam montowanie tego trzeciego odcinka. Tam zostały mi w sumie 3 głosy tak do wrócenia. Już żeńska część została zmontowana. Muszę dokończyć tam jeszcze kwestię tam chłopaków. I przesłuchać, czy na pewno nie ma tych wszystkich tam, wiecie, przejęzyczeń, jakichś tam moich sfrustrowanych komentarzy, bo tak też się czasami zdarza. I to jest takie... no powiedzmy... śmieszne, jak gdzieś tam się tak wkurzam, bo nie mogę, powiedzmy, czegoś tam zrobić. Czemu to jest tylko 1,6? A bardzo bym chciała na przykład, nie? No i to tak... No kto ogarnia ten wiek, kto siedzi, to wie. Jakby znowu nie mam gotowych imion dla koników, ale to sobie jakoś tam poradzimy. I też nie wiem, które one są, więc muszę jakoś wymyślić dla nich imiona, zagadując was, że niby wiem, co robię. Boże, cokolwiek. Szafrana mam, mandarynka, gruszka, hummus, smoczy owoc. Jest pomidor może? Chyba nie. Pomidor. I... Boże, to jest takie trudne. Jakby na co dzień to generalnie mam dużo pomysłów, ale jak przychodzi co do czego to właśnie wygląda, to tak jak wygląda, a ty się będziesz nazywał, jakieś warzywo może, albo owoc. Dobra, jest pomidor i bakłażan i teraz takie tam pierdółki i tutaj hop. To tam potem zostanie naprawione, ale teraz lecimy z jeszcze jednym takim jakby cyklem postarzania konia i takiego nadawania imion i żeby to po prostu skończyć. Tutaj będą 4 koniki i tak wiecie, to jest albo 4, albo 2, zależy czy mam właśnie rzeczy, nie? Tam tą różdżkę i tak dalej. No często nie mam, ale jak mam, to po prostu wykorzystuję, żeby to poszło szybciej. Donna Daniela. Jak ktoś wie z czego, to może napisać jakiś tekst z tego. Tych tam koników to chyba będzie tak całkiem sporo już, ale nie tym się teraz będziemy zajmować. Jestem jakoś tak w ogóle takiej strasznie dziwnej kolejności. Ale to nieważne. Będziemy... Tak tego nie zrobię, prawda? Nie. Ale po prostu zrobimy tak i będziemy gadać o jakichś pierdołach. To jest też jakiś teraz Black Friday na tym.
ale to mnie nie interesuje, więc tym się nie będziemy jakoś zajmować. Aha, no i sobie jeszcze wyposażymy jakiegoś konika może, żeby był drugi cel zrobiony. Ogólnie to tak mogę wam trochę pogadać o planach na kanał, bo w sumie wyczerpałam temat dość szybko tych ograniczeń wiekowych na serialach i tego typu rzeczach. I kiedy? 58. O mój Boże. No dobra. Bo tak, próbuję w Bujo, to jest tam takie robienie własnego kalendarza i planowanie czasu. I generalnie chciałabym wam to pokazać, nie? No, tylko do tego potrzeba trochę ogarniętej głowy i umiejętności nagrywania, czego ja nie posiadłam absolutnie. Absolutnie wcale i w ogóle. Ale mam nadzieję, że jakoś tam to się uda zrobić i że będzie całkiem fajnie. Nawet już nawet nie patrzę, ja tylko nie rejestruję w zawodach. Bo mam dość ambitne plany na przyszły rok, jeśli chodzi o filmy, seriale, książki i tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że mi się uda, bo w tym roku to jest jakaś masakra po prostu. Ale cóż. I właśnie chciałabym to pokazać. Bo no generalnie sama dość lubię takie rzeczy. Całkiem to fajnie wygląda, no ale... Nie wiem, czy jestem jakby na tyle ogarnięta w tych tematach, żeby sama to robić. Bo szczerze, no ja tak montowanie to, no tak powiedzmy, raczej średnio mi wychodzi. Bo to, że ja tam sobie popiekam koniki, to wiecie, tutaj nic się takiego nie dzieje. Jakiegoś super specjalnego, nie? Jakichś tam wybuchów nie ma, ani tego typu rzeczy. No po prostu se jest i nic się takiego nie dzieje, nie? Ale to sobie zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, bo no kurde, chciałabym to pokazać. I to też nie jest jakieś takie, wiecie, ani super ładne, ani nic, po prostu to ma być praktyczne, a tam jakieś dekoracje to jest kwestia drugorzędna dla mnie. Znaczy fajnie, jak to ładnie wygląda, ale to ma trochę inne przeznaczenie. Aha, ty już zeżarłaś dzisiaj. No to fajnie, to idź spać. Teraz jak już... Kurde, czemu to zdrowe tak cały czas spada? Po którymś tym było, że... jak jest... Któryś wiek jest przekroczony, to po prostu to zdrowie spada z każdym tym. Ale to jest bez sensu. No bardzo bez sensu. Może się uda, zobaczymy, go tak postarzyć, żeby to trwało trochę krócej. To też będzie fajnie nawet. Parę kliknięć i dwa koniki następne. Ma niedowagę, o ty, ale no bez sensu, bo mam tutaj 100% tego, okej, teraz to ma sens. Cokolwiek, nie, żeby tylko po prostu jakoś tego konia jeszcze wykorzystać. I tak myślę, że po już tym wszystkim, jak zrobię to wyzwanie, to po prostu ja tego konia już tak będę, wiecie, żeby on sobie był, ale nic nie będę robić, bo... No, tak trochę... Już nie chcę go tak bardzo postarzać, chociaż i tak on będzie bardzo, bardzo stary, jak ja te wyzwanie skończę, więc... po prostu... Ja cię karmiłam? Nie karmiłam cię. Niech tak to sobie po prostu on będzie i jakoś tam do niego co jakiś czas zajrzę, ale tak, żeby coś, no to tak chyba nie bardzo. Dalej nie mogę tego zrobić. W sumie nie wiem, co mnie wzięło, żeby nagrywać tak wcześnie, bo jest dość wcześnie jak na mnie, jeśli chodzi o nagrywanie. No ale mówię, kurde, tak coś bym mogło porobić bardziej produktywnego, fajnie by było. Tak wziąć się trochę do roboty, bo jednak większą część dnia to ja albo spałam, albo coś tam się opierniczałam. No, nie mam pojęcia. Ale jest 18, a ja nagrywam, zawsze to była 24 i później... Nie polecam nagrywać tak późno, zwłaszcza jakichś takich czytalnych rzeczy, bo potem się brzmi jak naćpany menel i przez to musiałam nagrywać jeszcze raz słuchowisko, bo właśnie bardzo nie byłam zadowolona z tego, jak nagrałam to wszystko. Ale tak ogólnie, no to w
fajnie. Ten moment, jak montuję i jak słucham tego, no to naprawdę jestem zadowolona. Fajnie wychodzi. Ludzie też są bardzo dobrze przygotowani jakby do tego, w sensie, że fajnie im to wychodzi. No i nic, tylko się generalnie cieszyć, nie? Bo mam dość fajne głosy. Znaczy, bardzo fajne głosy mam wśród tych osób, więc no nic, tylko się cieszyć, nie? Po prostu nic, tylko się cieszyć. I to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, nie? Że okej, fajnie, nie chce mi się, ale jak pomyślę, że ktoś mi się dogra tak i tak, albo że będzie fajny moment do montażu, jakiś taki cięższy w emocjach, no to fajnie będzie to montować, nie? No, tylko teraz jestem na etapie, gdzie to jest takie jeszcze bardzo chaotyczne, bardzo tego, ta fabuła tak nie jest do końca jasna, dużo takich ciężkich rzeczy, znaczy takich, powiedzmy, nie? Ale później to się tyle rzeczy dzieje, ja mam tyle pomysłów na to, że serio, po prostu jestem tak zadowolona z tego wszystkiego, z tego słuchowiska, no naprawdę super. Przecież jak mi się uda zmontować, to może to jeszcze wleci tak przed pierwszym, nie? To by było takie fajne. Bo już naprawdę mi się tego nie chce robić, ale bardzo chcę, żeby był efekt końcowy już dawno zrobiony. To jest bardzo takie, wiecie, zwłaszcza jak robicie, kurde, miliard rzeczy i po prostu no. I nie macie na nic czasu i chcecie po prostu zrobić 18 tysięcy rzeczy w ciągu 10 minut, nie? To mój taki wczoraj, jak ja to nagrywam, czy przedwczoraj, no po prostu sobie coś tam siedzę i oglądam Fear the Walking Dead, bo też to chcę nadrobić, chcę to skończyć w tym roku. Mam nadzieję, że się uda, bo to tak różnie może być. Moje kości. Fantastycznie. I na przykład oglądałam sobie serial, składałam sobie origami, takie moduły i coś tam jeszcze usuwałam, jakieś takie zbędne pliki z komputera. Więc da się, no da się nawet jak najbardziej, tylko po prostu taki ten międzyczas, to jest bardzo fajne słowo, ja to tak uwielbiam. Po prostu robienie czegoś w międzyczasie pozwala zaoszczędzić kupę czasu, tylko po prostu nie zawsze ma się na to siłę i nie zawsze ma się tam do tego jakieś większe chęci. Ja na przykład bardzo bym chciała w samochodzie sobie tam czytać, nie, ale nie mogę, bo mi się robi od razu tak niedobrze, więc z tym jest problem. Ale na przykład jak oglądam jakiś serial, no to po prostu sobie origami składam, żeby po prostu mieć tego więcej i potem nie mieć takiego czegoś, że jakieś tam oglądam głupoty na YouTubie w tle, żeby tylko te origami składać, nie? Więc to sobie robię tak od razu. Co mnie dość cieszy, bo nie muszę nawet na to patrzeć, jak składam. No, ale wiem, że nie mogę na przykład oglądać serialu i słuchać, bo znaczy przesłuchiwać słuchowiska, bo wtedy po prostu się ani na jednym, ani na drugim nie skupię, więc jak montuję, to tylko montuję. Jak przesłuchuję, to mogę sobie tam coś składać albo coś robić, ale tak no to trochę średnio. No jest to trudne czasami. Jakiś pierwszy lepszy. Cokolwiek. To chcę na pewno z zapasu. To mam. Jezu, ja mam tylko 14. To fajnie. A może być tam 3000 i mnie to tam tak obchodzi, jak jesteś zbyt gruba. No. A też uzbierało mi się dość dużo punktów dorastania, więc stwierdziłam, że po prostu sobie to
wykorzystam w taki sposób, nie? Bo ja tak nie gram za bardzo. Znaczy, ja tam wchodzę codziennie tam, żeby tylko mi się liczyły te dni stażu, ale nie gram tak, że na przykład tam hoduję koniki albo coś tam, no po prostu tego nie robię, bo nie bardzo mam taką ochotę, potrzebę, też z czasem jest tak raczej nie zawsze dobrze. No i to wymaga trochę, wiecie, nie? Takiego poświęcenia czasu na to. Jedyna taka gra to jest tutaj, jak jest wyzwanko, nie? Więc ciekawie. Chciałabym, żeby teraz były dziewczynki. W sensie klaczki, bo to tam jest zawsze fajniej, nie? Szukamy takich, gdzie nie ma ludzi zarejestrowanych. Teraz chyba ktoś bardzo aktywnie gra, bo bardzo się niki powtarzają na tych zawodach, więc nie wiem. Powiedziała, która sama teraz zapisuje konia wszędzie, gdzie się da. Chociaż też jak w nocy na przykład gdzieś tam siedziałam na tym, to tak o pierwszej, drugiej na przykład, to też potrafi parę osób grać. To się chyba wiąże z tym całym blipowaniem koni, o którym ja nie mam w ogóle pojęcia, ale no tak to właśnie. O, ten już mi się któryś raz przejawia, te takie to coś. I tutaj też, więc ktoś może aktywnie po prostu gra, bo blipuje konia. Nie mam pojęcia, co to jest, ja tego nie będę robić. Jestem na to zbyt mało gotowa. Ogólnie jakiś czas temu się dość wzbogaciłam na tym chowce. Nie jest to jakaś, wiecie, kwota wielka, ale większa niż miałam dotychczas, bo u mnie to zawsze była kwota, no tam powiedzmy 50 tysięcy coś. Chociaż to już w ogóle było dobrze, nie? Zawsze miałam na przykład 1000 albo 5000, a teraz mam tutaj, kurczę, dużo, dużo więcej tych monet. Ale jakoś tak wyszło, że trochę posprzedawałam rzeczy, trochę przestałam szastać na koniki i w ogóle. Więc może też kwestia tego. Nie mam pojęcia, ale jestem trochę bogatsza niż byłam. Może się jeszcze uda kiedyś zebrać trochę więcej. Dobra, posyłamy Poweta i... No, są klaczki. Posyłamy Poweta i będziemy odcinek kończyć. Tak mi się wydaje, że już jest czas taki najbardziej odpowiedni. Także tak. Znowu imię. To jest mój taki odwieczny problem. Ty się będziesz nazywać tak, a ty się będziesz nazywać... Tak, i też nie mam pojęcia, jakie to są numerki koników. Tu jest to i gospodarstwo to, pyk. Poklikane. Jakby ja się staram tutaj jakieś takie gadać, nie? Takie rzeczy różne, może ciekawe, może mniej. Tylko dlatego, że ta gra nie jest jakoś tak mocno tak angażująca, bo tutaj się nic nie dzieje, po prostu zajmuję się pikselowymi konikami i nic więcej, więc po prostu sobie gadam tak na luzie o jakichś tam pierdołach, nie? Więc no jakoś sobie trzeba radzić, tak? Ja tego nie chcę, to jeszcze mogę wam pokazać, jakby ktoś nie wiedział, nie? Bo też tak może być. Ładowanko strony. Ładuje się trochę szybciej, co? Dzięki. O matko, ja generalnie to na to wchodzę mobilnie, nie? Zawsze. Więc nie mam... Aha, to tak działa, dobra. Mhm. I to wszystko będzie, czy... Fajnie. W ogóle w pierwszej chwili myślałam, to są skarpetki, nie? To są buty jakieś takie dziwne. Aha, no i tego nie dam ci teraz tego, bo tego nie mam. No to idziemy dalej, nie? Jak nie mam tego, co ty potrzebujesz ode mnie.
tego kapelusza. A mam go, dobra, dostałam, udało się go dostać, więc tu masz to. I to jest takie z brązowymi, nie? O, fajnie. Sporo mi się tak udało zdobyć. Już mam nadzieję, że uda mi się tego uzbierać dość dużo. Jak się śmiesznie krzywi laska. No okej, okay, ale bo tego też nie mam. No co dalej idziemy w takim razie? Ty chcesz tylko to, tak? Dobra. Więc dalej. Właśnie tak nie lubię tego za bardzo. To mnie tak mało... No, tylko 9, nie? Dość mnie to nie urządza. No i mamy teraz tylko tego typka i tą babkę, która nie chce czegoś innego. Zobaczymy, co tutaj jest, jak to teraz wygląda z komputera. Jaki był zestaw Hery? Bo na razie mnie stać na maść tęczową, którą mam. Ale co to był zestaw Hery? Nie pamiętam, co on robił. Bo to był chyba, że był jednorożec, no to tam nieśmiertelność. Nie wiem jeszcze, co sobie stąd wybiorę. Może właśnie będę celować ten upominek Hestii, albo zestaw Hery, bo... Albo w tą iguanę, o matko, jak ona jest słodka, widzicie ją? Jak ona jest słodka! Jak ona jest słodziutka! No dobra. To tym sobie skończymy odcinek i słyszymy się w jakimś kolejnym. Na razie.